Taka fasolka mieli mięsko me, głównie w sytuacjach, kiedy robię coś do szynkowara albo no ostatnio kiełbasy również robię na tych fasolkach, dlatego że one taką strukturę mięsa wprowadzają, że wyciągają włoski z takich pociętych kawałków, nie mielą tego mięsa na taką papkę, która w sumie do kotletów mielonych by się nadawała. To co, zrobimy se karminadle z Czarnego Śląska? Lubicie karminadle? Lubicie tak jak ja karminadle? Dzień dobry szanownemu Państwu. W dzisiejszym odcinku zapraszam szanownych Państwa na mięsko z szynkowara. Mięsko w postaci karkówki wieprzowej, dosyć tłustej, bo taką udało mi się kupić, chociaż mięska samego takiego mniej tłustego też tam się znalazło sporo i myślę, że można by było z tego zrobić takie bitki albo takie zwykłe kotleciki, ale miałem smaka na kotlety mielone, tylko nie chciało mi się smażyć ogólnie, więc pomyślałem, że za jednym razem zrobię sobie taką wędlinkę na kanapki i zaspokoję swój głód mięsa mielonego, smażonego razem z przyprawami, tak jak robi się kotlety mielone. Karkówki było 1 kg, do tego dodałem 18 g soli, dodałem czerwonej papryki, dodałem gałki muszkatołowej. Papryka była słodka, nie ostra, bo chcę, żeby oprócz mnie jeszcze ktoś inny również ze smakiem zjadł tą wędlinę. No i oczywiście musiał do tego również iść pieprz. Ciekaw jestem, jakie wy przyprawy dodajecie do kotletów mielonych, bo jak wiadomo, kotlety mielone zawsze najlepsze są te, które robiła babcia albo mama, albo my robimy w domu i my mamy zawsze swój ulubiony zestaw przypraw. No i u mnie właśnie to jest czerwona papryka, gałka muszkatołowa, pieprz i sól. Czasami do kotletów dodaję również albo wegety, albo dodaję cukru, ale to już w zależności od tego, jakiego mięsa dodaję. Czy dodaję samej karkówki, czy dodaję na przykład łopatki, czy dodaję jeszcze innego rodzaju mięsa. Ten dzisiejszy szynkowarowy przysmak będę robił tak, żeby zrobić go szybciutko, to znaczy nie będzie leżał i peklował się jeszcze w soli przez x dni. Zrobię go, myślę, że w sumie w ciągu jakichś 4 godzin maksymalnie, przy czym 3 godziny będzie się parzył. Wiadomo, że do karminadli dodaje się również jajeczko i dodaje się bułki tartej. I w sumie obtacza się również w bułce tartej do smażenia. Ja nie będę tak aż ekstremalnie szedł. Oczywiście dodałem bułki tartej i dodałem jajka po to, żeby uzyskać konsystencję zbliżoną do kotletów mielonych i żeby uzyskać ten smak, który również bułka tarta dodaje. Mięso zmieliłem dwukrotnie. Na fasolkach dodałem soli, dodałem gałki muszkatołowej. Dodałem papryki i dodałem pieprzu. Wszystko dokładnie wymieszałem tak, żeby te przyprawy rozprowadziły się w całej objętości. Po czym wrzuciłem do tuby szynkowarowej, zaopatrzonej, a może nie zaopatrzonej, uzbrojonej wcześniej, wymoszczonej wcześniej woreczkiem foliowym, takim woreczkiem specjalnym, który się stosuje do szynkowara, po to, żeby mi było później wygodniej to wszystko wyjąć. Ja wiem, że to mięso jest tłuste i jest szansa na to, że zrobiłaby się taka osłonka z galaretki i z tłuszczu, i wtedy mógłbym wybić to mięso z tej tuby. Robiłem już tak parę razy. Nie polecam, jeżeli macie woreczek do szynkowara gdzieś tam w zanadrzu, to serdecznie polecam używanie go, bo mocno upraszcza wyciąganie wsadu z szynkowara. Ja korzystam z tego szynkowara, który nazywa się 1,5-kilogramowy. A do niego wchodzi gdzieś koło 1,3 kg, 1,4 kg wsadu. Do tego mam również specjalny garnek, do którego wlewa się odpowiednią ilość wody. Na garnku jest zaznaczone, więc wiem, że na pewno z niego nic nie wyleci, kiedy szynkowar wrzucę. Jest również kryza, która utrzymuje szynkowar. Świetnie nadaje się do podgrzewania i utrzymywania temperatury płyta indukcyjna. Ja z niej korzystam najpierw na dwójeczce, po to, żeby w miarę szybko zagrzać, i potem zmniejszam na jedynkę. I tak przez około 2,5 godziny później parzę w tej temperaturze, którą utrzymuje mi woda z garnka. Jeżeli chodzi o temperaturę, maks 75 stopni do uzyskania około 67 stopni wewnątrz tego batona mięsnego. Kryza z szynkowara posiada dwa otwory na termometry. Ja z nich korzystam, znaczy z tych otworów, a w zasadzie z jednego otworu.
Sam szynkowar również posiada otwór, żeby można było wbić kolejny termometr do wnętrza mięsa, żeby wiedzieć, jaka temperatura wewnątrz mięsa jest, bo w zasadzie powinniśmy parzyć to mięso do uzyskania odpowiedniej temperatury wewnątrz wędliny, a nie na czas. Wiem jednak, że po tych 3 godzinach bankowo będzie odpowiednia temperatura. Mięso będzie ścięte, mięso będzie soczyste. Jeżeli ktoś z szanownych Państwa bałby się, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki termometr do wnętrza batonu wcisnąć. Ponieważ na zewnątrz jest już chłodno, gdyż przyszła już prawie zima, znaczy jeszcze zimy tak naprawdę nie ma, ale jest już śnieg, to z chłodzeniem nie ma problemu. Wystawiam albo cały gar, albo wystawiam sam szynkowar na zewnątrz. Po około godzinie ma już odpowiednią temperaturę. Jest już na tyle zahartowane to mięso, schłodzone, że nie rozpadnie się podczas krojenia. Myślę jednak, że dobrym pomysłem jest zostawić na jakieś 12 godzin, czyli powiedzmy na noc w lodówce albo na zewnątrz w niskiej temperaturze po to, żeby to mięso tą konsystencję złapało odpowiednią, wystudziło się dobrze i na drugi dzień jest gotowe do spożycia. Jak widać, barwa jest zbliżona do kotletów mielonych, ponieważ nie używałem w tym wypadku peklo soli. Niestety ta wędlina nie nadaje się do dłuższego przechowywania. Myślę, że ona w ciągu najbliższych 2, 3, może 4 dni zostaje skonsumowana. Oczywiście mógłbym ją podzielić na mniejsze kawałki, wrzucić do wakuum, wtedy mógłbym nieco przedłużyć jej trwałość. Jednak dodatek jajka, dodatek bułki tartej, no i brak peklo soli może spowodować to, że albo wędlina skiśnie, albo zalęgną się bakterie. No i za jakiś czas nie będę mógł jej skonsumować. Na pewno wielu z Was pamięta takie buły zrobione z kotletem pokrojonym na plasterki, do tego ogórek kiszony. No i to się jadło albo na śniadanie, albo na kolację, albo czasami na obiad, albo brało się na basen taką bułę z kotletem i z ogórem. I ja teraz będę miał taką wędlinkę do zjedzenia na przykład z rogalikiem albo z bułeczką w domu. Naturalnie brakuje tutaj tej chrupkości ze smażenia, kiedy to mięso z zewnątrz się karmelizuje, kiedy zachodzą te reakcje Maillarda, to wszystko jest takie jeszcze dodatkowo słodkie, chrupiące, lekko wędzone, lekko przypalone. Nie wiem, jakie kotlety lubicie. Ja lubiłem właśnie takie, że już tak delikatnie ten brąz przechodził nawet w bardzo czekoladowy kolor, żeby to jeszcze nie było czarne, ale były dosyć ciemne te kotlety. Ale były za to bardzo chrupiące. Tłuszczyk się wytopił. Delicious. Ta wędlinka jest bardziej fit, dzięki temu, że nie jest smażona, dzięki temu, że część tłuszczu została usunięta w czasie parzenia i razem z galaretką została usunięta z szynkowara. Dzięki tej wędlince będę zdrowszy. Zaspokoiłem swoją niewątpliwą, szaloną chęć na skonsumowanie kotleta mielonego w postaci zimnej w bułeczce albo w rogaliku. Polecam szanownym Państwu ten zestaw. Myślę, że karkówka jest mięsem niedocenianym przy takich mielonkach różnych, bo najczęściej używa się łopatki. Karkówka jednak jest bardziej takim grillowym przysmakiem, ewentualnie jakieś bitki, do kiełbaski można było wrzucić, a mielonki raczej nie widziałem, żeby ktoś robił w 100% z karkówki. Mi ten karmi nadal bardzo smakuje. Możecie oczywiście wrzucić swój własny zestaw, ulubiony zestaw przypraw do karmi nadli. Polecam wypróbować takie mięsko i ten Wasz ulubiony zestaw przypraw. Zamiast do smażenia, to do wrzucenia do szynkowara. 4 godziny i po robocie. Pozdrawiam Szanownych Państwa. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.